To jest portal InfoFlash, Emilia Zimicka. Witam i zapraszam. Polska w pełni przestrzega traktatów, mówił Mateusz Morawiecki podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Premier podkreślił również, że bez zgody państw członkowskich Unia nie może stać się superpaństwem. Wczoraj odnotowano kolejne 424 próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Zatrzymanych zostało 6 nielegalnych imigrantów, 5 obywateli Iraku i obywatela Syrii. Tymczasem Podlaska Straż Graniczna zwiększa limity naboru do służby. To efekt nieustannie zwiększającej się liczby chętnych, a nabór wciąż trwa. Erupcja w największym w Japonii i jednym z największych na świecie masywów wulkanicznych, Góra Aso na wyspie Kyushu, zaczęła wyrzucać popioły wulkaniczne. Z kolei optymistyczne wieści napływają do nas z hiszpańskiej La Palmy, gdzie od miesiąca trwa erupcja wulkanu Cumbre Vieja. Hiszpański operator drona otrzymał od tamtejszych władz zielone światło na podjęcie próby ratowania psów uwięzionych w pobliżu wulkanu. Grzecznie, ale stanowczo. W ten sposób 95-letnia królowa Elżbieta II odmówiła przyjęcia nagrody dla seniora roku. Powód, jak sama stwierdziła, nie spełnia kryteriów, bo cały czas czuje się młoda duchem. W portalu InfoFlash to już wszystko. Polecamy się Państwu uwadze. Do zobaczenia.